To jest niszczenie mienia. Policja. Zostaw to człowieku do cholery. Ej, to będziemy to usuwać, proszę państwa. Ej! Wyruszę jej cielesności, tak? Ty jej tak nie popycha. To jest mój nóż. Ale jesteś niebezpieczny. To nie jest mój nóż, ale go podniosłem. Jesteś niebezpieczny. Tak, bardzo. Nie będzie pan się tak do mnie... Chorosnęłaś mnie, ja... Słuchaj, ja się nie boję. Sprowokujesz, to oddam. W ten sposób państwo jaworscy bronili wejścia na posesję, w której mieszkają. Od przeszło 2 tygodni dom jest pod stałą obserwacją ludzi, którzy kręcą się w pobliżu, zaglądają do środka, stale monitorują każdy ruch rodziny, a nocami świecą światłami po oknach z zaparkowanych w pobliżu samochodów. Zamknięte drzwi cały czas, tak? Drzwi cały czas muszą być zamknięte, ponieważ boimy się, żeby nie wtargnęli nam do środka podczas jakiejś tam nieuwagi naszej. Dzisiaj pan Patryk stoi swoim autem. Tym białym, tak? Tak, tym białym Fiatem. I w tym miejscu cały czas? Tak, oni się zmieniają. Przez chwilę chyba też w tym Renault siedział tak i obserwował. Obserwatorem jest Patryk Eł lub jego siostra Małgorzata, z którą 7 lat temu jaworscy zawarli umowę przedwstępną na kupno tego domu. Zapłacili 120 tysięcy i według porozumienia zaczęli wykańczać dom, do którego się wprowadzili. Drugą część należności mieli zapłacić, gdy Małgorzata Eł spłaci kredyt hipoteczny, który ciążył na nieruchomości. Kobieta, mimo zapewnień, nigdy tego nie zrobiła. Myślę, że intencje były jednoznaczne, po prostu naciągnięcie nas na pieniądze, wyłudzenie od nas pieniędzy za pomocą tej transakcji. Że wykończymy, a później nas usuną i znajdą kolejnego naiwnego. Na przykład tak odnośnie naszego domu, ja odnoszę wrażenie, że nie chodzi o to, żeby go sprzedać, a żeby go sprzedawać, żeby kolejnych potencjalnych kupców naciągnąć tak samo jak nas. No właśnie, bo się pojawiały ogłoszenia o sprzedaży tego mieszkania. Tak. Paweł Jaworski z żoną postanowili wycofać się z umowy, żądając zwrotu poniesionych kosztów. Tu jednak pojawił się problem, bo Małgorzata Eł odrzuciła propozycję porozumienia i postanowiła kolejny raz wystawić dom na sprzedaż, pisząc w ogłoszeniu, że jest on doskonałą inwestycją, ale zajmują go dzicy lokatorzy. Nie ma ani słowa o obciążonej hipotece. Zadzwoniliśmy pod wskazany numer. Odebrała Małgorzata Eł. Dzień dobry. Czy to jest nadal aktualne? Jeszcze tak. I tam jest jakieś obciążenie na tym domu finansowe? Jakiś kredyt czy coś takiego? Nie jest obciążenie, natomiast będą dokumenty, które pozwolą na wykreślenie tych wpisów. Pół godziny później umówiliśmy się na spotkanie z Małgorzatą Eł, która akurat stała pod spornym domem. Pani tak tutaj dzień i noc stoi, pilnuje ich? Nie, no są osoby, które mnie zastępują. Przyjechałem sobie kilka godzin temu. No i siedzę. I tak dzień w dzień? Od kilku dni, tak. Okazało się, że Małgorzata Eł to negatywna bohaterka naszych reportaży sprzed 4 lat. Ona i jej brat oferowali usługi ochrony majątku przed licytacjami komorniczymi. Sami znajdowali starsze, schorowane i zadłużone osoby, obiecując rozwiązanie problemów finansowych. Skupowali ich mieszkania, pobierali ogromne prowizje, a potem nie wypłacali obiecanych pieniędzy. To fragment rozmowy z jednym z klientów, którą zarejestrowaliśmy. Ja będę dysponentem tych pieniędzy. No tak, możemy ewentualnie podać na konto wskazane przez pana. Czyli możemy, jeśli pan nie chce, żeby to szło na pana konto, żeby było gdzieś tam zabrane, jesteśmy w stanie zorganizować tak, żeby to poszło jako na nasze biuro, jako w depozyt i wtedy robić takie rozliczenie.